Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional. Powracamy do Wiktorii 3, Głosu Ludu, naszej technokratycznej Ameryki. W poprzednich odcinkach mieliśmy bardzo dużo skupienia na gospodarce, rozwoju, bo było to efektywnie wszystko, co robiłem. W tym odcinku postaram się zamknąć ten aspekt, przynajmniej początkowej industrializacji, że traktujmy początkowej jak początkowej. Zwyczajnie tej industrializacji, która wiedzie nas ku zdolności do prowadzenia wojen, których świat do tej pory nie widział, przynajmniej w świecie przedstawionym. Tym samym bez dalszej zwłoki pozwolę sobie przeskoczyć od razu do jakiegoś kolejnego ciekawszego punktu. Udało nam się, moi drodzy, wreszcie opracować elektryfikację kolei. Jest to bardzo, bardzo, bardzo istotny krok we właściwą stronę dla nas. Oczywiście nadal brakuje nam energii elektrycznej, faktycznie, ale będziemy w stanie. Jestem ciekaw, jak to zadziała. Silniki elektryczne. Na ten moment, prawda? I będziemy mogli wreszcie notować na giełdzie nasze zakłady motoryzacyjne. Zobaczmy, jak zmiana największych zakładów. Tak, zmiana największych zakładów odrobinkę uderzyła w nasz budżet. Ale nie, zobaczcie, po kolei. Udało nam się wreszcie ustanowić również wolny handel. Oczywiście to. Wow, troszeczkę mocno uderzyło w naszą dostępność konwoi, ponieważ szlaki handlowe już były głównym obciążeniem. Udało nam się zrealizować petycję do rządu, więc przemysłowcy są jeszcze bardziej zadowoleni. Są w niepowzięci, absolutnie w niepowzięci. Chciałbym dogadać się jednak z innymi frakcjami również. Czyli tak, na ten moment właśnie mamy takie dwa główne problemy, można powiedzieć. Możemy importować więcej jedwabiu, bo jest nam niezbędne. Ciekawe. A, no tak, ponieważ my mamy tańsze silniki, więc cała reszta naszej gospodarki znacząco... Wow! Zobaczcie, jak ta elektrownia na siebie zarabia. Jedna elektrownia w jednym stanie. Oczywiście jest olbrzymia, prawda? Ale to jest 17, prawda? 1/17 całego naszego przychodu narodowego jest generowana w jednej elektrowni. Całkiem ciekawie to wygląda, muszę przyznać. No i tak właśnie powolutku toczy się dalej rozwój przemysłowy. Chociażby tutaj kanał panamski nadal brakuje nam wykwalifikowanych osób, dlatego wybudowałem uniwersytet. Wygląda na to, że będę musiał znów wyburzyć wszystkie inne budynki, licząc na to, że te osoby wreszcie zaczną pracować tutaj, wreszcie uda nam się zrealizować to wydarzenie z dziennika. Ignoruj problem. Mamy również wreszcie zapas biurokracji. O dziwo, nie mamy nawet co z tą biurokracją zrobić. Najprawdopodobniej powinienem zapolować na wszystkie maluteńkie, moi drodzy, prowincje, które nie są jeszcze wcielone. Ale to tak króciutko wygląda na ten moment. Mamy rok 1888 i Stany Zjednoczone, tudzież, prawda, Zjednoczone Stowarzyszenie Naukowe powolutku coraz bardziej napędza swoją maszynę przemysłową. I jestem z tego całkiem zadowolony. Przeskoczmy do następnego jakiegoś ciekawego punktu, po tym jak już zelektryfikujemy kolej i przygotujemy sobie wszystkie inne istotne rzeczy. Dzieją się niestworzone rzeczy. Wielka Brytania stała się Republiką Brytyjską. Nawet nie udało mi się zauważyć, kiedy miało to miejsce, ale chcą z nami współpracować. Myślę, że nie widzę powodu, aby im odmówić, chociaż kiedy ostatnio zaakceptowaliśmy sojusz, to oni praktycznie od razu go rozwiązali. Praktycznie chwilkę po
praktycznie od razu zostało to rozwiązane. I tak, jeżeli chodzi o naszą sytuację wewnętrzną, no to cały czas jesteśmy na etapie implementacji kilku możliwych rozwiązań, no i Navajo się buntują, co nie jest najlepszą rzeczą. Gdybym tylko był w stanie... Gdybym tylko, moi drodzy, był w stanie... Dokonali secesję, tak po prostu, co tutaj się dzieje? Nie za bardzo rozumiem. A, teraz, nagle coś zadziałało, tylko że wygląda na to, że jest to równie zbugowane jak wszystkie inne rzeczy związane z tą grą. Jestem ciekaw, czy ktoś stanie po stronie Navajo. Na ten moment... Państwo Herów to jest... A, dobra. Jedna rzecz to jest powstanie przeciwko nam, naszym próbom kolonizacji. Okej, okay, okej. Okay. Będziemy chcieli najprawdopodobniej obudzić jednego z naszych generałów, który od możliwości wojny domowej praktycznie dosłownie nic nie musiał robić. Wyślijmy go tutaj na miejsce i zobaczmy, co tam się dalej wydarzy. Jeżeli się nie mylę, to nasi sojusznicy bardzo łatwo całą tą hecę załatwią, błyskawicznie. I oczywiście chcielibyśmy również mieć jakiś... innych generałów. Związki zawodowe, inteligencja, charyzma, strateg, ofensywny. Ta osoba mi jak najbardziej odpowiada. Zwerbuj i rzucimy tam osobę do natarcia tutaj. Zobaczymy, jak potoczą się losy tych ludzkich powstań. Ja naprawdę bardzo chciałbym móc wprowadzić wielokulturowość. Ale z jakiegoś powodu gra nie daje mi żadnej takiej możliwości. Nawet szukam jak najczęściej się tylko da. Tutaj osoby, która zainicjowałaby ruch mający na celu, moi drodzy, wielokulturowość, ale nikt nie ma aż tak innowacyjnych poglądów. Co jest dość niefortunne. Wysoce niefortunne, bym nawet rzekł. Nic na to niestety nie poradzimy na ten moment. Ale to jest dobre przypomnienie, że fajnie by było zacząć w najbliższym czasie robić chociażby rzecz następującą. Po prostu wszędzie, od góry do dołu, w każdym z naszych stanów umieścić 5 garnizonów. Oczywiście fajnie było do tego celu również lepiej z siłami zbrojnymi się dogadać, żeby nie płacić więcej za sprzęt wojskowy. Być może możemy to zrobić już nawet teraz. Płacimy im lekko więcej, ale mniej za sprzęt, co może być jak najbardziej użyteczne dla nas. Musimy cały czas pamiętać, że mamy lekko podniesione podatki. Okej. Okay. Będziemy chcieli te podatki opuścić, będziemy chcieli również armię zacząć szkolić, będziemy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. Dużo różnych możliwości będziemy tutaj mieli. Chyba nie będę wam głowę zawracał na ten moment, pokazując jak to krok po kroku będę robił, bo to może dłuższą chwilkę zająć. Tym samym przeskakujemy do jakiegoś ciekawego następnego punktu. Moi drodzy, historyczna chwila. Rosjanie są zadłużeni, Rosjanie nie są w trakcie żadnych działań zbrojnych, więc możemy podjąć negocjacje w sprawie zakupu Alaski. I tak oczywiście, że będziemy chcieli to ująć. Tak, zapłaćmy
Fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. Alaska jest nasza. Oczywiście będziemy chcieli ją jak najszybciej wcielić. Zdążymy do końca gry. Fantastycznie. I będziemy chcieli pierwszą rzeczą, którą zrobimy tutaj, wybudowanie kopalni złota, portów. I będziemy czekali na tutaj ciekawsze rzeczy. Myślę, że również mola rybackie można rozwinąć z racji tego, że Alaska ma dodatkowe bonusy w tym polu. Okej, okay, Alaska jest nasza. Fantastycznie, na to czekaliśmy. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego znów jesteśmy na olbrzymim minusie, to opracowałem technologię, która zwiększa jeszcze bardziej przerób sektora budowlanego o 10%. Tym samym tak, zadłużamy się, robimy wszystko, co możemy. Teraz pracujemy nad technologią, która pozwoli nam produkować szkło z ropy, tudzież plastik, prawda? Będziemy mieli dużo, 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 mamy cały czas olbrzymie plany. Ja najbardziej skupiam się cały czas na ekonomii. Nie lubię mimo wszystko prowadzenia działań zbrojnych w tej grze. Preferuję właśnie maksymalizację naszej ekonomii. Obawiam się, że będziemy musieli co nieco poprzejmować, prawda, pod zasoby, ale to jeszcze nie na ten moment. Wow. Ale ich tutaj nie pilnuję, z tego co widzę. Będzie trzeba troszeczkę... A, bo wy nie macie w ogóle... Z jakiegoś powodu... A, dobry. Nie jesteście... Już widzę, w czym leży problem. Po prostu mieliśmy tutaj rewolucję, prawda? I rewolucja zesetowała wszystkie nasze metody produkcyjne. Więc my musimy to ręcznie zestartować. To jest jedna z największych bolączek, jeżeli chodzi o idiotyzmy, które dzieją się ze strony AI. Zazwyczaj w ogóle, jeżeli chodzi o optymalizację gry, prawda, widać po tym w 100%, jak bardzo nikt w Paradoksie nie gra we własne tytuły. Ja pierniczę, wszystko trzeba. Dobra, nie będę was na to narażał, sam przyjmę to na klatę i przeskoczymy do jakiegoś kolejnego ciekawszego momentu. Chyba pora, byście rzucili okiem na to, cóż takiego tutaj zmajstrowałem w międzyczasie. Troszeczkę czasu mi to zajęło, ale mamy rok 1893. Mamy 10 milionów, 11 milionów lojalistów i tylko 4 miliony radykałów. Prawie 70 milionów populacji, 21 punktów poziomu życia przeciętnie, 97,6% piśmienności i 465 milionów PKB. Jestem w miarę zadowolony z tej sytuacji. Obniżyliśmy podatki do przeciętnych wysokości rzeczonych i również wprowadziliśmy coś takiego jak elektrownie na węgiel. Oczywiście w całym kraju mamy tylko jedną elektrownię, która tak naprawdę się liczy, w Nowym Jorku. I z jakiegoś powodu Niagara nadal zapewnia bonus do tej elektrowni, mimo że jest ona już elektrownią węglową. Oznacza to, że dajemy tak olbrzymi, tak olbrzymią podaż energii elektrycznej, iż mogliśmy sobie pozwolić na serię modyfikacji. Widzę, że nie wszystkie z nich wprowadziłem. Możemy uaktywnić oczywiście wszystkie, absolutnie wszystkie, moi drodzy, zmienimy wszystkie na elektrownie węglowe. Wszystkie metody, które pobierają energię elektryczną, mają być aktywne, ponieważ jest to najbardziej adekwatne rozwiązanie. Więc możemy rzucić okiem, jak wygląda sytuacja. Okręty wojenne, żeglowce wojenne nas nie interesują, dzieła sztuki są wtórne. Widzimy, że większość towarów, które są drogie, to są towary, które uprawiamy na plantacje, które aż tak bardzo nas nie interesują. Stal jest droga, luksusowe towary są drogie i niestety troszeczkę innych rzeczy też. Ale większość z nich mamy już pod kontrolą.
Ze stalą uporamy się przy użyciu technologii spawania łukowego, ponieważ ta technologia będzie właśnie pobierała energię elektryczną, żeby zwiększyć wydajność naszych hut stali. Jest to idealne rozwiązanie, na którym właśnie chcemy się teraz oprzeć troszeczkę bardziej. Widzimy, że cały czas, pomimo tego, jak bardzo nasza ekonomia się rozwija, mamy większość naszej populacji, prawda, w tych dwóch stanach. Widzę, że tutaj, okej, urzędy już tutaj zakolejkowałem. Budowałem olbrzymie zakłady produkcji żywności, aby jeszcze bardziej zwiększyć, moi drodzy, poziom życia naszych ludzi. Najważniejsze jest to, aby takie rzeczy właśnie jak żywność były jak najtańsze. Te, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania. Chociażby zobaczcie, jak bardzo tanie są meble. Co oczywiście nie jest kompletnie idealnym rozwiązaniem. Również nie jest idealne, że mamy takie minusy biurokracji. To będę chciał zaadresować prędzej niż później. Ale możemy chociaż eksportować troszeczkę mebli. I z racji tego, że bazujemy na wolnym handlu, nie będzie to miało aż tak kolosalnego wpływu na naszą biurokrację. Niemniej oczywiście chcemy jak najszybciej, jak najprędzej zmaksymalizować ilość biurokracji, które możemy wytwarzać, co by najprawdopodobniej sugerowało nam konieczność opracowania technologii telefonu i opracowania technologii gospodarki planowanej, gdzie najpierw gospodarka planowana, a później telefony najprawdopodobniej w takiej kolejności. To będzie również bardziej adekwatne obecnie, ponieważ udało mi się doprowadzić inteligencję do stanów, w którym już znów nas toleruje. Są również częścią rządu. Mamy minusy, łatwiej nam opracować technologie społeczne. Wcześniej mieliśmy tylko bonusy do opracowania technologii produkcji, dlatego też to był jeden z tych indykatorów, czynników motywujących mnie ku temu, aby skupić się tylko i wyłącznie na technologiach produkcyjnych, dodatkowo również dlatego, że ta industrializacja tak fajnie postępowała i chciałem móc ją dalej wspierać, wzmacniać tymi metodami, o których tutaj była mowa. Nasi ludzie żyją coraz lepiej, oczywiście najwyższy poziom życia na całym świecie, PKB per capita również najwyższe na całym świecie, kurzyznym glebą. Ciekawe. Opuszcza kraj, my dostajemy zwierzchnictwo. Zwierzchnictwo pewnie nic nam nie daje ciekawego. Rosja mi tak za bardzo nie interesuje. Być może niedługo zajmiemy się właśnie próbą podbicia czegoś. Ten kauczuk będzie bardzo, bardzo kluczowy. I oczywiście AI nawet nie próbuje kauczuku uprawiać. Czy my zredukowaliśmy zapotrzebowanie na kauczuk ostatnio, czy ono... zredukowaliśmy to wielkie zapotrzebowanie na kauczuk. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby sztucznie podbić to zapotrzebowanie na kauczuk i właśnie mieć łudną nadzieję na to, że AI zauważy to i faktycznie zacznie, moi drodzy, chociaż próbować ten kauczuk produkować w większej ilości. Również nasze zyski coraz bardziej rosną. Cały czas wydatki, które generujemy na budowę, już tych wydatków nie zwiększa. Raczej teraz będę chciał odłożyć troszeczkę kapitału i przesunąć się w stronę budowy naszej profesjonalnej armii. To będzie już powolutku ten etap rozgrywki najprawdopodobniej. Chociaż możliwe, że skusi mnie możliwość stworzenia większej ilości, i drodzy, jeszcze budynków budowlanych, ale na przykład takie spawanie łukowe tutaj, jeszcze bardziej zwiększające wydajność tego sektora, byłoby chyba jeszcze milej widziane. Tylko to jest technologia dość odległa i jeżeli już będziemy badali tam najniższą linię technologii, to raczej silniki wysokoprężne mają absolutnie najwyższy, maksymalny priorytet, jeżeli już się na to zdecydujemy. Jedwab nie jest nam aż tak bardzo potrzebny. Czyli tak, proces spawania
żeby jeszcze bardziej elektryczność wykorzystać i mieć więcej taniej stali, to jest absolutnie niezbędne dla nas. Później gospodarka planowana, później telefony i później najprawdopodobniej już zajmiemy się faktycznie tymi technologiami wojskowymi, militarnymi. Widzicie, stale sobie dobinkę za drogę, tak, jesteśmy tego świadomi. I również możemy zobaczyć, jak wygląda ilość osób wolnych i gotowych do pracy. Jak widzicie, cały czas na przestrzeni całego naszego kraju może być to, nie wiem, z 60 tysięcy osób i to nawet nie są osoby, które są bezrobotne, prawda? To są osoby, które mają po prostu jeszcze skrawki niezagospodarowanej ziemi, udają się tam i uprawiają je. Co prawda niewiele zasobów generują w ten sposób, ale zawsze jest to coś. Tutaj możemy na przykład zobaczyć, że dosłownie zero osób pracuje w polach. Wszyscy udali się do miast albo do większych plantacji, prawda? Już takich bardziej industrialnych pól upraw. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Na pewno będziemy dalej tym się interesować i dalej tutaj tą domenę zgłębiać. Widać również, jak bardzo pięknie wzrasta ilość lojalistów, ilość populacji. Możemy sobie porównać, prawda, nas do chociaż takiej Republiki Brytyjskiej. Jak dużo, dużo ładniej od AI udaje mi się grać. To naprawdę nie jest... Złoża zostały wyczerpane, to przykre. Możemy przez to najprawdopodobniej wybudować więcej kopalni złota, co można od razu praktycznie uczynić. Złoto jest adekwatnym towarem do wydobywania. Okej, okay. Powolutku rzeczy się dzieją. Również my zaczęliśmy bardzo solidnie ropę używać. Nie jestem pewien, coś interesującego. Nie interesuje mnie to. Kauczuk jest podbity, fantastycznie. Może to zmotywuje AI do tego, żeby więcej kauczuku wydobywać. Muszę znów posortować. I widzicie również, że coraz więcej populacji na całym świecie zaczyna migrować do Ameryki. To też historycznie, a u nas jeszcze bardziej najprawdopodobniej wzmocnione, niż to historycznie miało miejsce. Gdzie mamy ropę chociażby? O, ropa spadła w cenę, mimo że my tak dużo, dużo jej używamy obecnie. I zobaczcie, ile my zarabiamy. A, to nie. No, to nie przez to, że nie... Wow. To jest ta eksplozja, na którą miałem nadzieję, ta eksplozja, na którą pracowałem od tych kilkunastu odcinków. I właśnie potęga technologii, potęga tych wszystkich rozwiązań, które tutaj skumulowaliśmy, jest naprawdę znacząca. I to jest to, co sprawia mi satysfakcję w Victorii. Spoglądanie, jak te misterne sieci, prawda, produkcji, konsumpcji zgrywają się tutaj ze sobą, współgrają i zapewniają takie solidne efekty, jak na skończonym obrazku. Wszyscy powolutku zaczynają nas kochać. Przeszliśmy już przez ten etap próby, można by rzec, próby udowodnienia, że technokreacja jest sposobem, przynajmniej w świecie przedstawionym, zdolnym do zapewnienia dobrostanu obywatelom. Stal będzie fantastyczny za chwileczkę, będziemy mieli ten proces spawania łukowego. I wygląda na to, że ja tak bardzo tutaj wkręcam się. Można też znów właśnie podbić wypłaty i dla wojskowych, i dla urzędników. Gdybyśmy byli bardzo zdesperowani, żeby jakąś grupę dopchnąć do odpowiedniego pułapu punktów, moglibyśmy spróbować podbić znów te wypłaty. Widzimy, że Georgia, Ohio są miejscami, w których można wybudować większą ilość urzędów, co natychmiast możemy również uczynić. 500 000 PKB.
Nie jest to nic szokującego, prawda? Mieliśmy już większe cyferki, ale niemniej jest to jak najbardziej mile widziane. Ohio. Tak, Ohio. Na ile jeszcze sposobów mogę niepoprawnie to wymówić? Możecie tylko zgadywać. Więcej infrastruktury za troszeczkę dużo kasy, ale przemysłowcy będą bardziej zadowoleni. Będziemy ich wkurzać niedługo, to tak. Wolałbym nastakować bonusy. Wow, zobaczcie, na przykład tutaj mamy plus 11 punktów, dlatego że 72% siły politycznej w tej grupie interesu to lojaliści. Inteligencja. 47% siły politycznej w tej grupie to lojaliści. Tutaj tylko 19%. No tak, no bo to są osoby, prawda, pamiętajmy, związki zawodowe, drobnomieszczaństwo, większość sił zbrojnych, chłopstwo, duchowieństwo. To są wszystkie te frakcje, które wewnątrz systemu technokreacji nie mają zbyt dużo prawa głosu. Związki zawodowe no jeszcze częściowo, ale w bardzo małym stopniu. Drogie towary wojskowe, będziemy mieli problem z opium cały czas, szczególnie na poczet zapotrzebowania wojskowego. Zobaczymy, jak to będziemy chcieli faktycznie ugryźć. Odłożymy sobie te kilka milionów, kilkanaście milionów, być może nawet kilkadziesiąt milionów. Na ten moment mamy 3 miliony rezerw. Okej, pasywnie odblokowaliśmy kolejną technologię militarną. Zobaczymy zaraz, jaka technologia teraz będzie się pasywnie opracowywała. Prace okopowe to jest rzecz, którą być może będziemy chcieli przyspieszyć specyficznie. Widzimy kolejne migracje, fantastycznie. Cały czas warto zaglądać, być może wreszcie uda nam się tutaj znaleźć jakiegoś lidera, który będzie skłonny wymusić na naszym państwie pełną tolerancję wszystkich kultur. Ponieważ w tej grze, w myśl tego systemu wewnątrz tej gry, jest to rozwiązanie idealne. Niesamowita ilość osób lojalnych nam. Będziemy nadal dookoła tego grali. Ropa, tak jest, większa atrakcja migracyjna, tak jest, wszędzie chcemy mieć jeszcze więcej osób, które do nas przyjeżdżają i zostają. 72 miliony populacji. Wszyscy żyją na, przynajmniej większość żyje na bardzo wysokim poziomie. Mniejsza asymilacja, mniejsza, tak. To wkurzy drobnomieszczaństwo, ale nic na to nie poradzimy, niestety. Dostęp do musimy. Powinniśmy się do duchowieństwa w ogóle z grup interesu zdolnych do wypowiedzenia się w tematach polityki wewnętrznej zupełnie wyeliminować. Tylko brużdżą, przeszkadzają w tej domenie. Zobaczcie, elektrownia, prawda? Elektrownia może zatrudnić 1,3 miliona osób. Produkuje bardzo tanie energię elektryczną. Oczywiście mamy ten problem, że nie mamy rezerw gotówkowych, prawda? I produkujemy na styk tą energię elektryczną, sprzedajemy. Moglibyśmy dofinansować na ten moment, czy chcemy? Myślę, że na ten moment jeszcze nie ma takiej potrzeby. Ale tak, bardzo tania energia elektryczna to jest dokładnie to, co jest potrzebne, by zasilić naszą gospodarkę. A dlaczego ty masz taki problem z dostępnością? A, masz taki problem z dostępnością, bo jestem idiotą. Poety i kolej elektryczna. Zobaczcie też, uwielbiam tą technologię kwantowej teleportacji poprzez prawda, nadprzewodniki w temperaturze pokojowej za czasów epoki wiktoriańskiej. To jest po prostu teleportacja energii elektrycznej, prawda? Bo praktycznie tylko i wyłącznie energię elektryczną produkujemy w Nowym Jorku, w kilku innych miejscach Stanów Zjednoczonych, a możemy mieć zelektryfikowaną kolej tutaj w Afryce, ponieważ gra nie modeluje tego typu rzeczy. Jak podstawowe zasady fizyki.
Nieakceptowalny rząd? Ojej, nie podoba mi się to. Dlaczego intelektualiści zostali tak odsunięci od władzy? Siły zbrojne możemy do władzy dopuścić. Może będą... Zobaczcie, dziwnie to troszeczkę wygląda. Naprawdę dziwnie to wygląda. Na pewno nie chcemy nieakceptowalnego rządu. Być może sami stracimy lojalistów troszeczkę. Jakbyśmy coś takiego zrobili, nadal tracimy lojalistów. Spróbujmy zrobić coś takiego. Zobaczmy, jak to zadziała. Szkoda, że... Mam nadzieję, że nie stracimy bonusu ze strony inteligencji. A ja chyba nie kliknąłem poprawnie na to. Rząd zreformuj, zatwierdź. Nie wyjdź, zatwierdź. Wiem, że to może być dla mnie bardzo skomplikowane, jak widać na zewnętrznym obrazku, ale jeżeli chcę zaimplementować zmiany, to muszę zaimplementować zmiany. To najprawdopodobniej z końcem tego odcinka, z racji tak olbrzymich dodatkowych ilości pieniążków, które tutaj mamy, możemy rozważyć rzecz następującą. Zwyczajnie wybudowanie wszędzie maksymalnej ilości baraków, czyli tyle co nic w praktyce, ale zawsze będzie to coś. Więc będziemy mieli siły zbrojne. Taki jest nasz zamysł. W każdym stanie będziemy mieli po 5 baraków koszary tudzież. I gdzieś jeszcze mogę kliknąć. Gdzieś jeszcze nie kliknąłem. Coś tutaj delikatnie się popsuło z tego, co widzimy. Chcemy wybudować 7 na 5 maksymalnie. Nie narzekam na to. Również będziemy chcieli najprawdopodobniej zacząć budować odrobinkę więcej flot. Chociaż flota nie ma aż tak super wysokiego priorytetu. Widzimy, że pieniążki, które wydawało nam się, że mieliśmy na zapas, zostają w pełni skonsumowane na to. I oczywiście możemy obserwować tą falę baraków budowanych na przestrzeni całych Stanów Zjednoczonych, tudzież Zjednoczonych Stowarzyszeń Naukowych. Stal jest nadal droga, stal zostanie zaraz rozwiązana technologicznie. Aż będę chciał zaczekać i nie skończę tego odcinka, dopóki nie zobaczę, jak ładnie technologia rozwiąże nam problem stali. Socjalistyczne, inspirujące. Więcej popularności do tego pana, oczywiście, żaden problem. I technologia, fantastyczna. I ja myślę, że... Naprawdę potrzebujemy więcej biurokracji? Tak, bo biurokracja cały czas rośnie z racji wzrastającej gwałtownie populacji. Chciałbym te wszystkie technologie przemysłowe najpierw opracować, ale niech już będzie, że opracujemy sobie zdolność do generowania absurdalnych ilości biurokracji najpierw. To jest ta rzecz. A teraz pora na chwilę prawdy. Czy mój zamysł się ziści? Bo będziemy chcieli mieć super tanią stal. Więc będziemy chcieli używać energii elektrycznej, żeby tą stal jeszcze wydajniej produkować. I zobaczmy. Po pierwsze, energia elektryczna przestała być super tania. Nadal jest tania, ale nie jest już aż tak praktycznie darmowa. A jeżeli rzucimy okiem na towary, widzę, że będziemy musieli się zainteresować budową większej ilości samochodów, ale też później. Więcej żelaza potrzebujemy przez to, co zrobiliśmy, ale sama stal jest poniżej przeciętnej ceny. I o to nam chodziło. Energia elektryczna, stal, narzędzia, silniki. To jest modus operandi, prawda, industrializacji. Tego będziemy się trzymali i tego będziemy chcieli używać, gdy nasza maszynka przemysłowa zamieni się w maszynkę do podbijania innych terytorii. Najprawdopodobniej
Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Na ten moment dziękuję serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!